Zanim dotrzemy do aktu trzeciego, historia zmierza do kluczowego starcia i nieuchronnej kulminacji. To jest najbardziej intensywny moment w całym filmie, gdzie bohater znajduje się w opałach i ryzykuje utratę wszystkiego, co ceni najbardziej. Dobrze byłoby, gdyby widzowie w tym momencie byli już naprawdę przejęci. Wybory, których bohater dokonywał w akcie pierwszym i akcie drugim, były podyktowane jego marzeniami. Teraz przyszedł czas na ostateczny test. Czy bohaterowie są już gotowi, by zaakceptować swoje potrzeby i podjąć decyzje, których nie byli w stanie podjąć w akcie pierwszym? Pod koniec, gdzie jest Nemo, Marlin odnalazł swojego syna Nemo. Tego pragnął i to go motywowało do działania przez cały film. I co się dzieje? Dory, jego przyjaciółka i towarzyszka, zostaje złapana. I kryzys gotowy. Marlin marzy tylko o tym, żeby zabrać Nemo do domu i chronić. Ale też już wie, że nie mają wyjścia i muszą uratować Dory. Wie też, że to właśnie Nemo ma największe szanse, żeby tego dokonać. Marlin musi pozwolić Nemo działać, wierząc, że mu się uda. Moment kulminacyjny mija, więc bohaterowie i ich świat mogą wrócić na spokojniejsze wody. Być może są już bardziej dojrzali, są lepszą wersją samych siebie. Nazywamy to rozwiązaniem. W Gdzie jest Nemo, ten moment następuje po tym, jak Nemo uwalnia Dory z sieci. Wracamy na rafę, gdzie Marlin jest już zupełnie inny, bardziej ufny i pewny siebie. Pozwala też Nemo wypływać na głębsze wody i bawić się z rekinami, nowymi przyjaciółmi. Posłuchajmy, co na temat aktu trzeciego mówią nasi koledzy z Pixar. Czemu służy akt trzeci? W akcie trzecim bohater rezygnuje z marzeń na rzecz swoich potrzeb. Zrozumiał swój błąd i teraz chce pokazać, jak bardzo się zmienił. Żeby był wiarygodnym, trzeba wymagać od bohatera pokonania wielu przeszkód i prób. Żeby być w stanie pokazać, jakie wnioski wyciągnął, czego się nauczył, co uzmysłowi nam przesłanie filmu, czyli powód, dla którego zacząłeś w ogóle pracować nad tym tematem. Zarówno przesłanie, jak i morał w akcie trzecim są wynikiem aktu drugiego, w którym nasz bohater zrozumiał, co jest naprawdę ważne. W trakcie aktu trzeciego obserwujemy walkę o to właśnie, co najważniejsze. I to zazwyczaj jest przesłaniem filmu. To, o co warto powalczyć. W I nie ma mocnych w akcie trzecim Bob walczy o swoją rodzinę. Zarówno o przetrwanie razem, ale też o pielęgnowanie ich supermocy. W trzyaktowej strukturze filmu trzeba brać pod uwagę, że nie dowiemy się, na ile dobre są dwa pierwsze akty, dopóki nie zobaczymy, jak to gra w całości. Bo ostatnie, czego chcesz, to żeby widzowie czuli się oszukani po tym, jak przebrnęli przez pierwsze dwa akty filmu. Mam taką refleksję, że to powinno być naprawdę wciągające i ciekawe na wielu płaszczyznach. Widz powinien odczuć ulgę, że udało się na przykład uratować świat i dumę, że udało się im rozwiązać jakieś własne problemy. Albo że pokonali siły zła, no wiesz, coś w tym stylu. I to daje takie poczucie spełnienia, że świat znów jest bezpieczny. Możesz wyjść z kina uskrzydlony, przekonany, że czegoś się dziś dowiedziałeś. Można mieć świetnie zbudowaną historię z logicznym zakończeniem w finale aktu trzeciego, bo przecież pokonałeś trudności, zwyciężyło dobro, wszystko niby pasuje. Ale to wcale nie oznacza, że czujemy satysfakcję. Bo jeśli po obejrzeniu filmu coś z niego wyniesiemy, to dzięki emocjom. To one spinają całą emocjonalną podróż bohatera ostateczną klamrą. W Odlocie postawieniem kropki nad i jest moment, gdy Carol nie tylko wybiera przyjaźń z niesfornym Russellem, ale także pojawia się na jego harcerskiej uroczystości i to on przypina mu tę wyjątkową sprawność. To jest symboliczny znak, że chce być częścią życia tego chłopca, że traktuje go jak członka rodziny. W akcie trzecim powinno nastąpić podsumowanie. Czasem to jest niespodzianka, zakończenie, którego widz się nie spodziewał, ale jest zadowolony z rozwoju sytuacji. Uwielbiam zakończenie Toy Story 3, bo jest nieoczywiste, jest element niespodzianki. Przez cały film Woody widział świat w czarno-białych barwach. Albo będzie lojalny wobec Andy'ego, pojedzie z nim na studia i usiądzie na półce, tracąc przyjaciół, inne zabawki, albo zniknie wraz z nimi i wystawi Andy'ego. Na szczęście, tuż przed końcem filmu wpada na pomysł, żeby Andy podarował swoje zabawki Bonnie w komplecie i sam wskakuje do pudełka. Znalazł trzecie wyjście, żeby być ze swoimi przyjaciółmi, ale też pozwolić Andy'emu podjąć tę decyzję o rozstaniu. To było tak niespodziewane, prawdziwe i naprawdę wzruszające rozwiązanie.
Podsumujmy zatem. W akcie trzecim zamykamy wszystkie wątki. Bohaterowie pokonali to, co mieli pokonać. Ich zmienne koleje losu się dokonały. Przesłanie zostało jasno wyrażone, a historia jest zakończona w sposób logiczny, poruszający i czasem niespodziewany. W kolejnym ćwiczeniu będziesz mógł nazwać kluczowe elementy w akcie trzecim swoich ulubionych filmów oraz popracować nad aktem trzecim swojej własnej historii.